adwokackie i głównych kierunków działań na najbliższe lata. Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wyniesie 6600 zł. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki w salonie politycznym Trójki mówił, że zmiany mogą nastąpić już od stycznia przyszłego roku. Żeby dla najuboższych blisko 3 milionów ludzi, ale takich naprawdę rodzin, które przeliczają 50 zł na liczbę bochenków chleba, a nie na jeden lunch, dla tych nie byłoby w ogóle podatku. Kwotę wolną podwajamy. Kwota wolna ma być 6600 zł, czyli taka, która zresztą została określona w kilku orzeczeniach jako minimalna. Wicepremier zaznaczył, że osoby zarabiające między 6600 zł rocznie, a na przykład 11 tysięcy zł rocznie, będą mogły korzystać z wyższej niż obecnie kwoty wolnej, ale o malejącej strukturze. Przypomnijmy, kilkanaście dni temu Sejm uchwalił ustawę wydłużającą do 1 stycznia 2018 roku dotychczasową kwotę wolną od podatku. Nowela była odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z konstytucją. Po ponad 2 latach starań do Chin dotarła pierwsza partia polskich jabłek. Zielone światło dla zakończenia procesu certyfikacji dała wizyta w Polsce prezydenta Chin Xi Jinpinga. Dokumenty dopuszczające jabłka z Polski na chiński rynek zostały podpisane w tym miesiącu, dokładnie 7 listopada. Jak pisze agencja prasowa Xinhua, pierwsza partia jabłek z Polski dotarła do Chengdu, to stolica Syczuanu. Właśnie to miasto ma bezpośrednie połączenie kolejowe cargo z Łodzią. Rosyjskie embargo na polskie jabłka uniemożliwia jednak tranzyt tego towaru przez Rosję. Dlatego tym razem transport odbył się drogą lotniczą. I na koniec ważne informacje dla planujących podróż. Z powodu mgły są opóźnienia na lotnisku Chopina w Warszawie. Jak powiedział rzecznik portu Przemysław Przybylski, odwołano już 6 rejsów. Obecnie mamy trudne warunki pogodowe na lotnisku Chopina. Widzialność pozioma wynosi 400 metrów. Podstawa chmur na wysokości około 30 metrów. Co utrudnia starty i lądowania. Przepustowość lotniska jest w tej chwili zmniejszona. I to powoduje występowanie opóźnień. Opóźnienia od 15 do 10 minut mogą zdarzyć. Dotyczą w tej chwili właściwie wszystkich lotów. Mamy też 6 lotów odwołanych. To są loty ze Sztokholmu, Wilna, Poznania i Szczecina. Według prognoz meteorologów pogoda w stolicy powinna poprawić się koło 1 po południu. Sprawdźmy teraz, jak jest w innych regionach. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu Polski miejscami niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 4-7 na pozostałym obszarze. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 11. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A przypomnę, że w punkcie widzenia nasz gość, profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze. Dobry gość. No i w takim razie wracamy do tych najciekawszych doniesień z ostatnich godzin. No i mamy nową informację dotyczącą podatków, a właściwie kwoty wolnej od podatku. Wczoraj wicepremier Morawiecki powiedział o tym, że dla najbiedniejszych, najuboższych Polaków ta kwota wzrośnie do 6600 zł. No niestety powodu do zadowolenia nie będą mieli ci trochę bogatsi. Pytanie oczywiście, co to oznacza być bogatym w Polsce, ponieważ oni z dobrodziejstw kwoty wolnej od podatku raczej skorzystać nie będą mogli. No, kolejna wolta, jeżeli chodzi o podatki. Nie sądzę, że to wolta, tylko raczej zreflektowana się, że żeby dać coś ludziom rzeczywiście potrzebującym, trzeba policzyć najpierw i po wyborach, po tym pierwszym takim bardzo dobrym ruchu 500+, zaczęto wreszcie przyglądać się kasie. I zaczęto, przyjęto w moim przekonaniu tak zwaną drogę ewolucyjną. Panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że bez względu na dobre pomysły, na to jak dużo mogą mieć znaczenie, to zawsze warto najpierw jednak spojrzeć na kasę? Zupełnie inny punkt widzenia z partii, która zmierza do władzy i nie zna rzeczywistości. Tak dokładnie od takiej rzeczywistości wiązają tylko niestety ministrowie i urzędnicy państwowi, ale proponują się przychodzi do władzy, to widzi się oczywiście te wszystkie ukryte kluczki, których ewidencja na profesorze. 500+, kwota wolna od podatku,
Frankowicza, niższy wiek emerytalny. To wszystko było obiecywane bez rzetelnej wiedzy na temat stanu państwa? Nie sądzę. Ja myślę tak, że zwróćmy uwagę na to, że z żadnej z tych obietnic rząd nie rezygnuje. To jest po pierwsze. Po drugie, pewne obietnice zostały już zrealizowane. No to wiek mamy emerytalny i mamy 500+. Realizacja dalszych już postępuje zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. To znaczy, byłoby marzeniem opozycji, żeby wszystko się zawaliło, to znaczy, żeby zostały zrealizowane obietnice, a potem nagle ruina w finansach. Ja to widzę jako zjawisko rozwinięcia się takiego poczucia odpowiedzialności za budżet państwa, a jednocześnie odpowiedzialności za obietnice, za realizację obietnic wyborczych. Czyli krótko mówiąc, nie mamy rezygnacji z żadnego z tych postulatów, tylko mamy przyjęcie, przejście po pierwszych już spełnieniach niektórych obietnic na rachunek ekonomiczny, tak żeby można było zrealizować wszystko w trakcie kadencji, ale nie załamać budżetu państwa. I myślę, że to jest bardzo, bardzo właśnie pozytywny objaw. Jesteś już gotowa do szkoły? Już prawie, a ja rozwiązuję zagadkę dla ciebie. Chłodzi i mrozi i chowa pyszności. Lodówka? Tak, a ja też mam dla ciebie zagadkę. Co to jest? Mleczny krem pomiędzy dwoma puszystymi biszkoptami. Przecież to Kinder Mleczna Kanapka. Proszę, to teraz masz już wszystko. Kinder Mleczna Kanapka. Idealna na poranną przerwę między posiłkami. Przejdź, dzień. Mała przerwa. Zwłaszcza są chyba najbardziej nagłośnione, najbardziej spektakularne. Razem z Tomkiem Samoilkiem stworzyliśmy komiks Umarł Walkas, dotrzymający napięć western i zabawna podróż pod Szczepiołowiec. To komiks dla małych i dużych. Umarły raz i jest już w księgarniach. Polecam Adam Bajer. Usłysz, zobacz, poczuj rytm, który nadaje. Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa Muzeum Rytmu. Już od 25 listopada w MS1. Że mamy państwo na nich. Drogi dzieci, bądź zagotowane. Już niedługo przybędę do Gimnazjum na Święto Mikołajkowe. Najlepsze filmy, zabawy bajeczne dla wszystkich dzieci, które były grzeczne. Pomyślaj hit kina Helios już w weekend 3 i 4 grudnia. Szczegóły na www.helios.pl. Planujesz otworzyć biuro w Krakowie? Oferujemy wysokiej klasy powierzchnię biurową w nowym kompleksie w Łodzi Business Park. W modnej, nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Krakowa. Zapłoci Biznes Park, blisko centrum i z doskonałą komunikacją we wszystkich kierunkach miasta. Zapłoci Biznes Park, nowoczesny kompleks budynków o wysokim standardzie i z certyfikatem ekologicznym. Zapłoci Biznes Park, to idealne miejsce na Twoje biuro. Szczegóły na zapłocibiznespark.pl. Już jest, nowy ładny rok, w grudniowy wydaniu. Co to znaczy mieszkać zdrowo i ekologicznie? Jak nic celny w domu? Jak poznać wartość nieruchomości? Ładny dom już w sprzedaży. Nie przegapę. Nie tyle, że nie będzie opierał się na sądach, bo nie możemy tak zasądzać. Każdy z nas zna kogoś, kto chroni. Nic dziwnego, bo na dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Reklama. Pokazuje, że być może w tych uprawnieniach idziemy trochę za daleko, ponieważ może się okazać, że niektóre z tych działań będą po prostu niezgodne z polskim. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. I tak, wszystkie odwołania od tych decyzji podjęte przez Komisję Weryfikacji i Weryfikacji i tak będą rozpatrywane przez informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Utrudnienia na warszawskich lotniskach spowodowane mgłą potrwają co najmniej do 13 z Modlina. Trzy rejsy Ryanaira zostały przekierowane na Chopina. Tam maszyny nadal startują i lądują, ale z opóźnieniem wynoszącym od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Jednak wcześniej odwołano 6 rejsów lotu, w tym do Sztokholmu oraz do Poznania i Szczecina. Na lotnisku Chopina poziom widzialności dla maszyn wynosi w tej chwili około 400 metrów, a w podstawach mur jest
na wysokości około 30 metrów i informuje rzecznik portu. Przemysław Przemyski, są to warunki na granicy minimum bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Portal Politico donosi o hakerskim ataku na stronę internetową i serwery Komisji Europejskiej, który na kilka godzin pozbawił tę instytucję dostępu do sieci. Atak miał miejsce wczoraj, a rzecznik komisji zapewnił, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Prezydent Turcji znowu grozi Unii ponownym otwarciem granic, co spowoduje napływ nowej fali uchodźców na greckie wyspy. To odpowiedź tureckich władz na wczorajszą rezolucję, w której Europarlament wzywa do zawieszenia rozmów akcesyjnych z tym krajem w reakcji na przeprowadzone przez Ankarę represje związane z nieudanym lipcowym zamachem stanu. W ramach tych represji zwolniono z pracy bądź zawieszono w obowiązkach blisko 130 tysięcy osób. Więcej o tym w kolejnych informacjach Radia Tok FM. Dziś deszcz na południowym wschodzie Polski, na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pochmurno z większymi bądź mniejszymi przejaśnieniami. W Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu 4, w Trójmieście, Łodzi 5, we Wrocławiu 6, a w Katowicach i w Krakowie 7 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Co zrobił Łasiczka program Owczarek, studio profesor Krzysztof Meissner, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy do Suzy, czyli super symetrii. Tak. Otóż, najprawdopodobniej ani super symetria niskoenergetyczna, ani symetria konforemna to nie jest to, co się okaże, bo naszej wyobraźni bardzo często brakuje. Otóż jest jedna zasadnicza sprawa, która dla mnie powoduje, że ja niespecjalnie, jak już stwierdziłem, wierzę w tą super symetrię, mianowicie, że ona jest jak gdyby robiona, czy tworzona, czy konstruowana w taki sposób, żeby trochę wyjaśnić to, co wiemy. Natomiast to jest w ostrym kontraście do na przykład ogólnej teorii względności Einsteina, który założył pewną symetrię i zbudował spójną teorię dzięki temu, że Riemann 50 lat wcześniej cały formalizm prowadził, niebywały geniusz Bernhard Riemann, i jak napisał te równania, to one były zgodne z tą symetrią, ale na razie jeszcze nie pytał, czy one opisują cokolwiek. On to w czystej myśli stworzył. On tam nie dłubał śrubokrętem, ponieważ to były jedyne równania, które mógł napisać. I teraz, dopiero i on nie wiedział, że te równania zawierają czarne dziury, że zawierają fale grawitacyjne, że zawierają rozszerzanie się wszechświata. To przyszło później. Znaczy, te równania zawierają dużo więcej niż twórca, który ma jakiś pomysł, w te nie wkłada. To nie jest, że ja najpierw wiem, co chcę opisać, że obserwowałem milion jabłek spadających na ziemię i nagle mówię, aha, to opiszę te jabłka. Nie, w ten sposób ogólna teoria względności by nie powstała, gdyby Einstein obserwował jabłka i planety i tak dalej. Nie wymyśliłby ogólnej teorii względności. To jest absolutnie. Nie tego pewnie. To wyszło z innych założeń, z czystego myślenia. To nie rozwiąza tezę, profesorze, ale trudno do udowodnienia. No, powiedziałbym, nie możliwe do udowodnienia. Być może trudna, ale jeżeli na przykład zadaję komuś zadanie, studentowi, żeby ze znajomości grawitacji taką, jaką mamy, odtworzył równania Einsteina, to jest to nieskończony szereg, który naprawdę trzeba być nieskończenie bystrym, jeżeli człowiek nie wie, że one sprowadzają się do równania Einsteina, żeby napisać równania Einsteina. To jest naprawdę bardzo, to jest skok jakościowy, no, niebywałego rzędu. To przejście od obserwacji grawitacji, od obserwacji od paraboli, którą kamień zatacza, czy od obserwacji satelity, powiedzenie, że to wynika z zakrzywienia czasoprzestrzeni,
przepraszam, ale no naprawdę uważam, że tego się zrobić nie da, że to musi być czysta myśl i z zakrzywienia przejść do paraboli. Można, ale z paraboli przejść do zakrzywienia według mnie nie. A nie jest trochę tak, że takich myśli teoretycznych była cała masa, tylko nie wszystkie z nich, no bo był nieprawdziwy, no właśnie, nie opisywał rzeczy, no dobrze, a jedna z nich trafiła. Tak, ale trochę on mówi o tym, że być może ten nie był geniuszem, tylko jemu się akurat powiodło, jak temu, który wygrał w Totolotero, i w grawitacji nie było tak dużo, był Newton, który wiemy, że nie został na Bobie, które rozumiem zostało teraz, i zrobił Einstein. No teraz ludzie próbują uogólnić Einsteina, ale już korzystają z jego formalizmu, więc to tak nie jest, według mnie tak nie jest. Dobrze, ale w każdym razie my tworzymy te równania nie po to, żeby wytłumaczyć obserwacje, które już mamy, tylko z zupełnie innego powodu i one przewidują wtedy obserwacje. Natomiast ta supersymetria niskoenergetyczna w dużej mierze według mnie jest tworzona po to, żeby wytłumaczyć to, że załatwiamy jakiś problem teoretyczny, ale musimy wytłumaczyć to, że jej jeszcze nie widzimy. Zresztą nasza chyba najistotniejsze jest to, no w związku z tym, także supersymetria jako symetria jest pięknym pomysłem. Jest naprawdę pięknym pomysłem to, że fermiony mają partnerów w postaci bozonów i odwrotnie, że są ze sobą skojarzeni. To jest piękny pomysł. Ja absolutnie chylę czoła przed tym, co to wymyślili, natomiast niekoniecznie one muszą, to musi być tuż za rogiem, że nowy akcelerator to widzi. Więc w tym sensie jest coraz bardziej wzrastająca, że tak powiem, taka fala pytań, co jeśli supersymetrii niskoenergetycznej nie ma. I tutaj, jak mówię, no myśmy coś zaproponowali, no, ma to swoje wady. A dlaczego tylko jedna cząstka? Nie, jest więcej cząstek, tylko że jedna jest w tej przestrzeni pomiędzy kwantami, że inne są nieobserwowane. Pomiędzy Higgsem a tą masą Plancka, tak. Dlaczego tylko jedna, a nie trzy? Mogą być też trzy, a cztery? Też mogą, znaczy jest taki sektor skalarny, który my mówimy, że w sumie on ma więcej cząstek, ale one są, nie oddziałują z cząstkami, które mamy, czyli z kwarkami, że jedna się miesza z Higgsem i w związku z tym, zresztą według nas, ten Higgs, którego już odkryto, ta cząstka Higgsa, którą już odkryto, nie jest czystą cząstką z modelu standardowego, tylko ona ma małą domieszkę tej naszej cząstki, a druga ma dużą domieszkę naszej cząstki, a małą domieszkę tego z modelu standardowego. Istotnie można według nas zobaczyć, ale zobaczymy najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Liczba zderzeń będzie taka, żeby być może zacząć mieć szansę na zauważenie tego. W każdym razie, gdyby LHC nie było maszyną, gdzie zderza się dwa protony, czyli wielki zderzacz hadronowy, tak jest, tylko taką poprzednią, tylko większą, czyli taką, gdzie się zderzał elektron z pozytonem, poprzedni LEP się nazywał, prawda, elektron z pozytonem, które są niesłychanie czystymi zderzeniami. Tamte każde zderzenie jest interesujące i to są bardzo czyste zderzenia. Jakbyśmy wiedzieli, czy Higgs ten, który zna 125G, czy jest czystym Higgsem z modelu standardowego, czy ma 96% tego Higgsa z modelu standardowego, a 4% czegoś innego. Chcielibyśmy wiedzieć, to liczyć, jak to zobaczyć. To zobaczyć, dlatego że prawdopodobieństwo powstania jest wtedy 0,96 razy to, co liczymy teoretycznie, bo a nie jeden. To się daje łatwo zrobić, ale w maszynie, która jest czysta. Natomiast hadrony przy zderzeniu powstaje średnio 200 nowych cząstek, jest 40 milionów zderzeń paczek na sekundę. Każde ma mniej więcej 25 zderzeń w jednym zderzeniu paczki. W związku z tym jest to miliard zderzeń na sekundę de facto. W związku z tym, że zebrano na przykład 25 petabajtów danych od początku roku i to bardzo wyselekcjonowane. Teoria mówi, że co milionowe zderzenie się warto w ogóle się nad nim pochylić, a wszystkie inne są do masy. Teoria to znowu. Gdyby nie było teorii, byśmy próbowali zanotować wszystko, po czym po trzech dniach wyczerpaliśmy wszystkie pamięci na świecie, zamykamy LHC, no bo już nie ma gdzie notować zderzeń i zaczynamy się nad tym zastanawiać. Ale ponieważ istnieje teoria, między innymi jedna z nich to jest szukanie supersymetrii, szukanie nowych cząstek, która mówi, że tylko co powiedzmy milionowe zderzenie jest interesujące. W związku z tym te 999 999
do masy spuszczamy i mówimy, o, to chyba jest ciekawe, to trzeba zrobić bardzo, bardzo szybko w czasie tych tam 25 nanosekund, co jest niemożliwe, w związku z tym się na linii opóźniające to daje i tak dalej. Właśnie tam poniżej mikrosekundy na decyzję notujemy. Ale panie dyrektorze, a potem co milionowe zderzenie tylko notujemy i w ten sposób powstaje nam bardzo wyselekcjonowana baza danych. Dużo przypadkowości w tej fizyce. Nie, to teoria mówi dokładnie, co jest ciekawe. Oczywiście raz na jakiś czas notuje się przypadkowe zderzenie, żeby być może teoria czegoś nie przewidziała. Może w tych przypadkowych, które wyciąga się z kapelusza, tak, no, nie powinniśmy go notować, ale zanotujmy. Nic nigdy ciekawego nie było. To znaczy, rzeczywiście teoria bardzo dobrze przewiduje, które są ciekawe, mimo że nie do końca przewiduje, co z tych ciekawych powinno wyjść. To fascynujące, że na przykład osoby wierzące mają jakieś święte teksty, święte księgi, a fizycy mają teorię. Jak teoria im powie tak, to robią tak, a jak im powie inaczej, to robią inaczej. No niestety mówię, no tu co milionowe, to notują co milionowe. Jak mówią, nie jest mięsa w piątek, to nie jedzą w piątek. No. To nie jest, powiedzmy, całkowita analogia, ale rzeczywiście takie, znaczy bez teorii nie byłoby sensu budować NHC, no bo po co wydać ileś miliardów franków szwajcarskich, żeby po trzech dniach zamknąć urządzenie. No panie profesorze, no ale to ja powtarzam od nas, po co wydać ileś miliardów dolarów, znaczy nie, znaczy nasza wiedza, żeby rozstrzygnąć zakład, ja bym obydwu tym fizykom kupił kolację, bo taniej by wyszło od listy, ponieważ ja nie miałem zakładu, z nikim nie zakładałem się, a jestem niesłychanie zainteresowany w tym, co Belek już na pana czeka. Nie, znaczy, ważniejsze jest dla mnie, czy jakieś ziarno prawdy w tym, w tej konformnej symetrii jest. Ona jest dla mnie niesłychanie piękna. A jak pan nazwał tę cząstkę? Nie, cząstki nie nazwałem, natomiast cały model się nazywa konformny model standardowy. Bo tam to jest model standardowy, to jest konformny. Może z jakimś Python się skonfrontować, żeby jakieś fajne nazwy wymyślił. Tak, ale ja tego, ona najpierw musi być wykryta, żeby, bo stworzenie na, znaczy dla supersymetrii stworzono nazwę, żeby w ogóle, no bo tysiące ludzi musieli się porozumiewać jakoś, a tam jest to bardzo skomplikowane, tych cząstek jest dużo. Ta nasza teoria, no jeszcze nie, aczkolwiek ludzie się zaczynają rozglądać. Cząstka Meissnera? Nie, jednak coś to Nikolai Meissnera, Nikolai, ale nie, tu nie chcę w ogóle wchodzić w to, w nazwę. Może Nikolai Meissnera nie ma. Nie ma, jeżeli nie ma, to się zanim. Czyszczowska nie ma, nie, zostawmy to, to są zupełnie nieistotne rzeczy. Istotne jest, czy ten model ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Ja twierdzę, że konformna symetria jest przepiękna. Była przez wiele lat jak gdyby analizowana tak czysto teoretycznie. Natomiast chciałbym, żeby ona miała coś wspólnego z rzeczywistością, natomiast nazywanie cząstek jest dla mnie kompletnie drugorzędne. A ja się w tym specjalizuję. Albo cząstka mani, albo nie ma. To są moje propozycje. Właśnie tradycyjnie cząstka łosiczki, ale to może być. No w każdym razie, wracając do supersymetrii. Nie ma jej. Ostatnio odbyła się konferencja, która podsumowała, będzie jeszcze następna wkrótce, która podsumuje cały okres zderzeń czystych protonów. No bo teraz jak mówię, są protony z jądrami ołowiu od kilku tygodni chyba. W związku z tym to już bada raczej plazmę kwarkowo-gluonową. Zachowanie się jąder, które są skompresowane, to raczej są jądrowe, takie niskoenergetyczne, jeszcze bardziej niskoenergetyczne rzeczy niż to, o których mówimy. Jak takie konferencje wyglądają, że zbierają się czołowe umysły i chodzi przewodniczący, mówi, panowie, wciąż nie ma supersymetrii, no rozchodzimy się do domu. Nie, no jest takich tych wykładów jest dużo. Znaczy są oczywiście przedstawiciele eksperymentów, którzy podsumowują różne, bo taki eksperyment, no nie tylko szuka cząstek supersymetrycznych, sprawdza tam spiny, oddziaływania, no mnóstwo rzeczy jest, no takich artykułów się ukazuje mnóstwo. Więc danych, które można wyciągnąć jest bardzo dużo. Jak mówię, na razie była tak, na przykład kiedyś była, to pan mnie zresztą zaprosił, kiedyś do cząstki 750GeV, kiedyś była strasznie dużo szumu było. Ja mówiłem, że nie wierzę w tą cząstkę i teraz ona znikła. Znaczy statystyczne, okazało się statystyczną fluktuacją. Także uważam, że to bardzo jestem dumny z tego, że wtedy publicznie powiedziałem, że według mnie to jest statystyczna fluktuacja. Gdyby to tak działało, panie profesorze, że w coś nie wierzy miejsca, te osoby na
tego, że człowiek przestał wierzyć. Nie, ja dałem powody, że on, że Jany było, że jej nie było. Według mnie i to się, znaczy te nowe dane z RKC mówią, że ona, czy to była statystyczna fluktuacja. Bo ona miała bardzo tak dziwne własności, że to było niemożliwe. Także ja cały czas mówię, no to jest kwestia, ja nie mogę przedstawić argumentów jakichś przekonujących. Bardzo bym chciał, żeby symetria foremna odgrywała rolę supersymetria niskoenergetyczna, bo wielu, wielu lat nadal jej nie ma i nie ma śladu, że ona w ogóle jest nawet trochę wyżej, bo to powinny jakieś ogony rozkładu, powinny być widoczne. Nie ma ogonów rozkładu, nic, zero. Jak mówię, zobaczymy, jaka będzie przyszłość, ale coś z modelem standardowym trzeba zrobić, w szczególności włączyć grawitację, czyli kwantowa grawitacja, to jest to, do czego dążymy, a czego nie ma. Profesor Krzysztof Majster, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim gościem. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Informacje już za kilka minut o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Lizut dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Szmuchaj. Przypomnę, naszym gościem był pan Jacek Kuszko, dyrektor opery na Zamku w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Wydawcą serwisu Inateka.pl. Poprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, nie dotykanie eksponatów, nie rejestrowanie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Banat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Suplementem wiedzy z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarne porzeczka, czarny bez i malina. Uwaga, zaczynamy od Black Friday. Nasz niesamowity Black Week. Setki produktów w wyjątkowych cenach. 58 fali Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2490. Żelazko Philips za 179,99. Laptop Lenovo Intel Core i3 Dysk 1000. Fos za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Usłysz, zobacz, poczuj ekspert, który nadaje Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa Muzeum Rytmu. Już od 25 listopada w NS1. W magazynie Logo Kamil Stoch o tym, że wkrótce zamierza latać jeszcze wyżej. Nasz test tanich dronów. Gwiezdne wojny, zdradzamy tajniki efektów specjalnych i dodatek 50 propozycji prezentów dla niej i dla niego. Grudniowe Logo już w kioskach. Polecam. Mikołaj Kiszkę, redaktor naczelny. Doktor nauk medycznych Michał Lewiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neowag Cardio, bo właśnie suplement diety Neowag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neowag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Zona zimy jest Skikimie najlepszy narciarski serwis. Zobacz na wartko po stokach śmigali w Skikimie na ostrzo kanty nartów. Elektronicznie ustawią wiązania, regulują, nasmarują, ładnicują, znacy się na zimowy wyszczasy, wysypują. A do tego najlepsze markowe kurtki, spodnie, kaski, rękawiczki, buty, porządnie łodzie. To leci na to Skikim. Mają jedną śmigniętych zimowych wyszczas w pomsyce. Cześć, tu Adam Wajtek. Razem z tą niesamowitym stworzyliśmy komiks Marwell. Dotrzymający w napięciu western i zabawna podróż po Puszczy Białej. To komiks dla małych dusz. Marwell jest już w księgarniach. Polecam. Adam Wajtek. Vision Express doceniamy juniorów i seniorów, krótko i daleko widzów, spokojnych i energicznych. A dziś na przykład doceniamy aktywnych. Dlatego kupując 3 opakowania dowolnych jednodniowych soczewek kontaktowych, czwarte dostaniesz gratis. I w drogę na fitness, narty czy do innych aktywności. Czyli jeszcze raz, płacisz za 3, a czwarte opakowanie jednodniowych soczewek kontaktowych otrzymasz w prezencie. Szczegóły i regulamin promocji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Wiem, czego potrzebują twoje oczy. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapi. Nic dziwnego, on tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze.
jeszcze raz, bezpolarne, skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Podziemnie od poniedziałku do piątku. Mieszkanie z nowej oferty. Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji, łączącej bliskość centrum z atrakcyjną ceną. Chcesz zamieszkać na osiedlu pełnym zieleni, aby żyć zdrowo i aktywnie? Wybierz najlepszy adres. Osiedle Bliska Wola. Zamieszkaj na woli już od 218 tysięcy złotych. Nie przegap okazji. Odwiedź nas w najbliższy weekend i skorzystaj z szerokiej oferty. Jestem tutaj także przez to, aby pokazać szacunek państwa środowisku i prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Bezrobocie wciąż spada. W październiku wyniosło 8,5%. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 25 listopada minęło południe. Smog w Krakowie, by ograniczyć urzędnicy wprowadzili darmową komunikację miejską. Minister finansów chce pozbawić kwotę wolnej od podatku najlepiej zarabiających. Prezydent Erdoğan grozi Unii otwarciem granic dla uchodźców i imigrantów. Promocje i wyprzedaże związane z czarnym piątkiem nie pozbawiają konsumentów ich praw. Rząd chce pozbawić kwoty wolnej od podatku osoby najlepiej zarabiające. Jak deklaruje wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki, chodzi o tych, których dochody rocznie przekraczają 127 tysięcy złotych. Na proponowanych przez rząd zmianach stracić mają też ci, którzy zarabiają ponad 85,5 tysiąca. I według publicysty Grzegorza Cedejki jest to zakamuflowana podwyżka podatku. Mnie to nie pokaże, ponieważ to zaciemnia obraz podatków w Polsce. Dlaczego rząd się wstydzi podniesienia podatków dla osób więcej zarabiających? Na zmianach zapowiedzianych przez Morawieckiego zyskają natomiast najmniej zarabiający. W ich przypadku kwota wolna do podatku miałaby wzrosnąć do 6600 zł. Rząd chce to załatwić senacką poprawką do ustawy zamrażającej kwotę wolną od podatku na dotychczasowym poziomie. By to się udało i by zmiany zaczęły obowiązywać od nowego roku, poprawiona ustawa musi zostać przegłosowana, podpisana przez prezydenta i opublikowana do najbliższej środy. Prezydent Turcji po raz kolejny zagroził, że w każdej chwili może zerwać porozumienie z Brukselą i ponownie otworzyć granice dla tysięcy uchodźców i imigrantów, którzy chcą dostać się do Europy. To już kolejna ostra reakcja Recepa Erdoğana na wczorajszą rezolucję, w której europosłowie wzywają do zawieszenia negocjacji akcesyjnych z Ankarą. Jeśli pójdziecie dalej, te granice zostaną otwarte. Wbijcie to sobie do głowy. My płacimy za wyżywienie blisko 3,5 miliona uchodźców, a wy nie spełniacie swoich zobowiązań. Przypomnijmy, że Turcja w zamian za 6 miliardów euro z Brukseli zgodziła się skutecznie kontrolować swoje granice i przyjmować z powrotem wszystkich tych, którzy z jej terenu dostaną się do Europy. Chodzi m.in. o tysiące uchodźców i imigrantów, którzy już w tej chwili znajdują się na greckich wyspach i nie wiedzą, co ich czeka. Deportacja do Turcji czy udział w programie relokacji, a to powoduje, że sytuacja jest coraz bardziej napięta na wyspie Chios. Doszło do ataku na ośrodek dla uchodźców, z kolei na ośrodku na Lesbos. W minionej nocy wybuchł pożar, w którym zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Słuchasz informacji TOK FM. W Krakowie kierowcy mogą dziś za darmo podróżować tramwajami i autobusami, jeśli zdecydują się zostawić swoje auta. Władze miasta liczą, że to pomoże w walce ze smogiem. Normy czystości powietrza w stolicy Małopolski od wczoraj przekroczone są kilkukrotnie. Paulina Nawrocka. Powietrze było fatalne już wczoraj, ale komunikacja darmowa jest dopiero dziś. Wszystko przez skomplikowany algorytm podejmowania decyzji o bezpłatnym transporcie. Mówi Witold Śmiałek z Urzędu Miasta. W ciągu doby zliczone są dwie średnie. W zależności od tego, czy jedna średnia pierwsza lub druga pokaże poziom przekroczenia średnich stężeń powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny, jest podejmowana decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji w dniu kolejnym, podkreślał kolejny. Decyzje o darmowej komunikacji często podejmowane są w środku nocy, by informacja nie umknęła mieszkańcom, warto ściągnąć aplikację Smogobilet, mówi Bartosz Kowalewski. Jeżeli są bezpłatne przejazdy, to wysyłana jest bez żadnej ingerencji użytkownika informacja o tym, że są i pojawia się po prostu na pasku. Podróżować za darmo można do północy, trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Czarny piątek nie pozbawia klientów ich praw. Paweł Ratyński z Łukiku przypomina, że podczas wyprzedaży i promocji obowiązują te same zasady, co zawsze i kupujący mają prawo choćby do rzetelnej informacji o wysokości obniżki. Warto pamiętać, że wszelkie fałszywe promocje polegające na tym, że przed wyprzedażą cena gwałtownie wzrasta, po czym jest obniżana do ceny zbliżonej do ceny regularnej. Są to nie
nieuczciwe praktyki rynkowe? Jeśli na przykład cena na metce nie zgadza się z ceną nawijaną przez kasę, mamy prawo do zakupu w korzystniejszej cenie, a jeśli mamy w tej sprawie jakieś wątpliwości, możemy uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezpłatną pomoc prawną pod numerem 801-440-220. Black Friday, czyli Czarny Piątek, to amerykańska tradycja, obchodzony jest następnego dnia po świecie dziękczynienia i rozpoczyna sezon świątecznych zakupów. To są informacje radia Tok FM w Nick Sport. Sport, mistrz świata Federacji WBO, władze pośredniej Manny Pacquiao. Od powrotu na ring nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem Filipińczyk otworzył salę bokserską w Tokio, gdzie chce szkolić przyszłych pięściarzy. Adrian Brzozowski. 37-letni Filipińczyk na początku miesiąca wrócił do sportu, pokonał w Las Vegas czystego Vargasa w walce o pas Federacji WBO i uznał, że chce się dzielić swoją wiedzą z innymi. Wybór padł na Tokio, gdzie słynny Pac-Man otworzył salę bokserską. Chcę pomagać ludziom w ćwiczeniach, chcę odkrywać talenty bokserskie. Mogę podzielić się z nimi swoją wiedzą, a także ich uczuć. Podczas uroczystego otwarcia swojej sali bokserskiej w Japonii Pacquiao znów zapowiedział chęć walki z Floydem Mayweatherem, ten jednak w przeciwieństwie do Pac-Mana nie zamierza wznawiać kariery. Adrian Brzozowski, Tok FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu Tok FM o 12.20. Pogoda. Dziś deszcz na południowym wschodzie Polski, na Śląsku, Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pochmurno z większymi bądź mniejszymi przejaśnieniami. W Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu 4, w Trójmieście, w Łodzi 5, we Wrocławiu 6, a w Katowicach i w Krakowie 7 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zdarzenie miało miejsce w Hongkong, w północno-zachodniej części Chin. Chińska państwowa telewizja poinformowała, że napastnik ma około 50 lat. Mężczyzna ranił nożem 6 dzieci w pobliżu jednego z przedszkoli. Dzieci przebywają w szpitalu. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia. Do podobnych sytuacji w Chinach dochodziło w przeszłości. W 2010 roku w Chinach doszło do serii ataków na żołników w szkołach. Sprawcami były osoby niezrównoważone psychicznie. Jedna z zapowiedzi wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, więc jest pan ekonomistą, chciałbym, żeby pan nam to wszystko uczciwie wyjaśnił. No spróbuję oczywiście, natomiast ja nie wiem, jak ma wyglądać ta kwota, bo ciągle jeszcze żadnego projektu nie ma. Do końca listopada. Nie, to do końca listopada to jest... Do końca listopada to jest projekt, który nie się zmienia. Ponieważ był wyrok Trybunału, który ten przepis kwestionował i dał mu termin ważności. Do końca listopada tego roku. Panie senatorze, pan się myli. Myli się pan. Otóż wicepremier Morawiecki zapowiedział, że do końca listopada rząd uchwali ustawę. No dobrze, to ja wobec tego jestem szczerze zorientowany. No więc jak uchwali, to zobaczymy, jak to tam wygląda. Natomiast co do samej kwoty? Już zapowiedział, co uchwali. Więc 6,5 tysiąca dochodów rocznie oznacza zupełne zwolnienie rocznie. Rocznie. 6,5 tysiąca to jest kwota wolna w wysokości 6,5 tysiąca złotych. 6,5 tysiąca złotych rocznie nikt nie płaci podatku. To jest bardzo mała grupa oczywiście, ale rzeczywiście to jest przepis, jak rozumiem, sezonowy, ponieważ no to jest na przykład dotyczy tych, którzy biorą zasiłki. Biorą zasiłki i do tej pory było tak, że i tak musieli płacić podatek. To jeszcze raz podkreślam, że jak się zapoznam z ustawą, to może bo sprawa jest bardziej skomplikowana, to znaczy nie wiadomo, czy ta kwota będzie dla wszystkich podatników, no nie dla wszystkich, już wiadomo, a no właśnie, więc jeżeli nie dla wszystkich, to dla których, prawda? Dla tych, którzy zarabiają do 11 tysięcy złotych rocznie, to jest oczywiście też niewielka grupa, ale jest poniżej 1000 miesięcznie, tak? Tak, no to dla nich to jest oczywiście rozwiązanie bardzo korzystne. Dla wszystkich tych, którzy zarabiają od 85 tysięcy do 112 czy 113, jeżeli dobrze pamiętam, no to zapłacą więcej. Mówiąc najogólniej, a ci, którzy zarabiają powyżej tej kwoty, nie będą mieli żadnej kwoty wolnej od podatku. Na tym polega mniej więcej ta zmiana. Czegoś tutaj dziennikarz ekonomiczny
Panie, sugeruję, że to jest w zasadzie zakamuflowana podwyżka podatku. Pytanie jest takie, dlaczego rząd to robi? To znaczy, dlaczego otwarcie nie chce powiedzieć, że chce podwyższyć podatki dla lepiej zarabiających i tyle? Tak, ja przepraszam, że nie. Okazało się, że tak wyjątkowo nie jestem dobrze poinformowany i trochę czasu straciliśmy na te wyjaśnienia. Ale wracając do kwoty wolnej, idea kwoty wolnej jest taka, że osoby, które mało zarabiają, co to znaczy mało, to jest osobny temat, a właściwie bardzo mało zarabiają, nie powinny płacić podatku. To jest taka idea. No i jest to sens. Tak jest i to w różnych krajach jest różnie rozstrzygane. Na przykład są kraje, które nie mają kwoty wolnej w ogóle, ale mają na przykład zerową stawkę podatkową, czyli do jakiejś wysokości nie płaci się podatku w ogóle. Podatku, a potem stopniowo tam 1%, 5% i tak dalej. I tak to wygląda, więc oczywiście to jest logiczne, to znaczy i teraz jest tylko kwestia tej kwoty. Ta kwota takiego dochodu, który się uważa dzisiaj w Polsce na razie jeszcze według obecnych przepisów za kwotę minimalną, to jest kwota tam gdzieś około 540 zł miesięcznie. W związku z tym, ponieważ to jest kwota, tak naprawdę poniżej minimum egzystencji, no to nie wypada od niej płacić podatku. I teraz wygląda to w ten sposób, że ktoś, kto ma jakiś dochód, to zanim go opodatkuje, to sobie odejmuje kwotę wolną, ale uwaga, nie te 540, tylko odejmuje taką kwotę, że podatek od niej, a podatek wynosi 18% na tym niskim poziomie, na pierwszym, pierwszym przedziale, daje właśnie te 540 zł. Czyli innymi słowy, gdyby dokładnie tyle zarabiał, to by nie zapłacił w efekcie nic. To jest konkretnie, ta kwota to jest tam 3000, prawie 100 zł mniej więcej, no bo rzeczywiście 18% od 3100 zł, to jest około 540 zł, czyli jak ktoś zarabia rocznie 3100 zł, to nie zapłaci podatku w ogóle. To Trybunał zakwestionował, ponieważ Trybunał stwierdził, że są inne zupełnie przepisy dotyczące pomocy społecznej, które mówią, że ta kwota minimum egzystencji jest wyższa. W związku z tym dochodziło do takich rzeczy, że ktoś zarabiał poniżej kwoty minimum egzystencji, ale jednak powyżej tej, która uprawniała do niepłacenia i płaciła podatek. I to rzeczywiście to zostało wyliczone na 6 tysięcy z czymś. Spotkanemu z ponad 50 tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w akcję, ma być zgoda, no i to wyjaśniał Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Przy 18% stawce podatku albo pomarańczowych koszulkach, albo mają też identyfikatory, różne pasami są to kwota wolna powinna wynosić 6 tysięcy z grosza. Może 6,5 właśnie. A ja się pana zapytać w ogóle o taką filozofię. W poprzednich zbiórkach uzyskiwaliśmy około 900 ton żywności, a w ogóle od początku istnienia akcji zebraliśmy już ponad 9 milionów kilogramów żywności. To wtedy, akcja gdy podatki są skomplikowane, jest to zniechęca inwestorów, przedsiębiorców, tego boimy się najbardziej. To zresztą umożliwia różne interpretacje, kuglowanie i rozstrzyganie sporów podatkowych, na przykład na rzecz państwa. Podatki powinny być proste. No to jest taki szlachetny postulat, ale myślę, że tak w sumie nie bardzo realizowalny, to znaczy albo się w ogóle wszystko uprości w ten sposób, na przykład jak kiedyś Korwin-Mikke proponował
podstawową, mianowicie, żeby były tylko dwa podatki. Podymne i pogłówne. Prawda? Podymne to od gospodarstwa domowego, kiedyś od komina, kiedyś od komina się płaciło, a pogłówne to od głowy. I to w kwocie, konkretnie. Wicepremier Morawiecki też w zasadzie miał podobny pomysł jednolitej daniny. No to nie, tak, no i to dopiero byłoby skomplikowane, ale dobra, zostaw. Jest oczywiście, że to byłoby bardzo proste. No to tyle tylko, że jednak sprawiedliwość, takie poczucie sprawiedliwości wymaga, żeby osoby, które na przykład mają bardzo, są bezrobotne, mają bardzo niskie dochody i tak dalej, no żeby nie były obciążone takimi samymi podatkami jak osoby. Tutaj panie senatorze, są różne koncepcje sprawiedliwości. Nie ma. Liberalna koncepcja sprawiedliwości mówi na przykład, że sprawiedliwy jest podatek liniowy. Czy jest tyle samo i tyle? Nie, to też nie jest tyle samo, to jest tak, tylko taki sam procent. Taki sam procent, ale nie jest tyle samo. Nie jest tyle samo. W związku z tym to po pierwsze, po drugie są różnego rodzaju zwolnienia. Z podatku czy z części podatku wynikające ze szczególnej sytuacji danej osoby. I po prostu no nie da się zrobić takiej prostoty, jak ta, o której tutaj mówiłem. Oczywiście no, można je bardziej komplikować czy mniej komplikować, no ale wie pan, jak na przykład pan premier Morawiecki mówił o tym, że to powinno być prosto i oni zmierzają do tego, żeby to było prosto. Ale jednocześnie na przykład jest ustawa, która mówi o unikaniu opodatkowania, ale nie unikaniu takiego, że no, jest jasne, że muszę zapłacić, a nie płacę. Bo to jest to oczywiste. Ale na przykład tylko jest taki przepis, tylko jest taki przepis, który mówi o tym, że podejmuje działania niby legalne, to znaczy zgodne z przepisami, ale one zmierzają wyłącznie do tego, żebym zapłacił mniejszy podatek. Czyli na przykład Panama Papers. Tak? No, tu nie jestem pewien, ale są sytuacje takie, gdzie na przykład wchodzę w jakieś porozumienia z kontrahentem, powiedzmy sobie, nawet wewnątrz Unii Europejskiej i wchodzę wyłącznie po to, nie po to, żeby jakąś rzeczywistą transakcję dokonać, tylko wchodzę wyłącznie po to, żeby zapłacić mniejszy podatek. No więc to jest naganne. I to ma być ścigane. No tyle tylko, że jak pan sam rozumie, to zaczyna podlegać ocenie urzędnika. Prawda? Czy ja to zrobiłem po to, żeby tylko po to, żeby zapłacić mniejszy podatek? Czy ja rzeczywiście skorzystałem z prawa do zapłacenia mniejszego podatku? Więc czy to komplikuje system? Bardzo komplikuje system. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Marek Borowski, senator, jest moim państwa gościem, a teraz już informacje Radia Tok. A teraz na poważnie. Tylko w piątek MediaMarkt, kluczowy Black Friday. Specjalnie z tej okazji bezprzewodowy i odporny na zaglapania głośnik Bluetooth JBL Flip 3 w wyjątkowej cenie 299 zł. Tylko w piątek, tylko w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Tylko zmiarówka na plus. Tylko skazane na wieczne życie płaty. A może powstrzymać pomysły magii. Vin Diesel w filmie Łowca Czarów. Nazywam się Fiat. Fiat Profesjonalny. Jak ty, jestem profesjonalistą i oferuję ci tysiące samochodów dostawczych, dostępnych od ręki w super cenach. Fiat Ducato Misji Plus 4 deklaracją już za 990 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na fiatprofesjonalny.pl. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli. Jest coś, co ci pomoże. To coś, to tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Kiedyś były ryby z dziadkiem. Dziś, bo te najlepsze też wybieram się na polskie stawy i jeziora. To tu hoduje się piękne karpie, amfory, szczupaki, winy, czeleszcze. I stąd trafiają one do Lidla. Dlatego w Lidlu znajdziesz szeroki wybór ryb z okolicznych z polskich jezior i staw. A już teraz świeży karp płatce z bólą jedynie złoty 99 za 100 gramów. Świeża czopyka płat jedynie złoty 99 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Witam państwa i zapraszam na rozowanie. Następuje uruchomienie. Duży termin okresu. Zobacz na rzecz.
wydać Radomie 10 bomb Reaper zawiera cenione składniki wspierające w problem, a do tego bonus z problemem z diety ProRiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProRiver, tabletki więcej niż na wątrobę, wątroba i cholesterol. ProRiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Dlatego nagle zakończenie konferencji wywołało spore zamieszanie wśród przedsiębiorców. Szanowni Państwo, życzę miłego dnia i w następnych tygodni, w których wojewoda nie będzie się pokrywał na sprowadzie kryminalnym na naszego zaczęła, będzie po prostu czekał na opinię. Życzę Państwu, prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 000 zł. Volkswagen. Nie czekaj. Zamów taksówkę przez aplikację MyTaxi. Zainstaluj ją na swoim smartfonie. Dodaj kartę płatniczą. A do końca listopada za każde kursy w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacisz 50% ceny. Już teraz przesiądź się na MyTaxi i płać połowę. Szczegóły MyTaxi.com. Gośnik 50. Rabat 50%. Tylko w MyTaxi. Słyszałam pani o szalonym piątku bez VAT w Biedronce? Kochana, piątek zawsze jest bez VAT. Nie, bez VAT. Płaci pani aż 23% mniej za produkty przemysłowe, również za nowości. A, to taki piątek. Teraz w Biedronce szalony piątek bez VAT. Z zarejestrowaną kartą Moja Biedronka kupisz artykuły przemysłowe z 23% rabatem od cen podanych w sklepie. Szczegóły i lista produktów regularnie w sklepie. Oferta nie dotyczy tekstów. Biedronka, codziennie niskie ceny. Sephora wydłuża Black Friday na cały weekend. Szukasz dobrej okazji? Nie czekaj na ostatnią chwilę i kup prezenty już dziś. Tylko w ten weekend skorzystaj z rabatu minus 20% na wszystkie zapachy w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Szczegóły promocji w perfumerii Sephora. Daje podstawy do wydania zarządzenia zastępczego. Oznacza to mniej więcej, niż tylko to, że pan wojewoda przed podjęciem decyzji musi przeprowadzić pewien proces intelektualny i nie musi wydawać zarządzenia zastępczego. Pan wojewoda Przemysław Czarnek nie jest notarzem. Informacje to jest ze mną pan doktor Paweł Sobolski. Małgorzata Mostowice, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda przemawiając jako gość na zjeździe adwokatury w Krakowie zaapelował do członków Palestry o zachowanie obiektywizmu, szczególnie jeśli wypowiadają się w imieniu całego środowiska. Zbierze faktów, żeby nie przedstawiać, jakimi one były i w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły. Zbierze także ich oceny i znaczenia dla spraw. Prosiłbym o obiektywizm państwa środowiska jako całość. Prezydent zadeklarował chęć współpracy ze środowiskiem prawniczym. Dodał też, że nie wyobraża sobie, by decyzje ważne dla adwokatury zapadały bez jej udziału. Wchodzimy do tego tematu w informacjach Radia Tok FM o 13:00. I pozostajemy w Krakowie. Tamtejszy redak Radia odpocznie od wielkich i często organizowanych imprez i koncertów, do czego, jak mówi radny Tomasz, rozprzestrzeniają się protesty mieszkańców. Mieszkańcy z roku na rok uciekają z naszej dzielnicy, więc musimy po prostu zapewnić takie warunki, żeby mogli tutaj mieszkać. Po długich konsultacjach, jak informuje Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta, powstał katalog, który porządkuje wszystkie wydarzenia na krakowskich placach. Tutaj jest w tej chwili 31 imprez. Wcześniej tych imprez odbywało się więcej. Te najbardziej prestiżowe nadal będą organizowane na rynku głównym. Mniejsze w innych punktach Krakowa. Imprezy historyczne od nowego roku na małym rynku, kulinarne na placu Wolnica, a kulturalne na placu Szczepańskim. Premier Węgier dostał od prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych zaproszenie do Waszyngtonu. Viktor Orban podczas rozmowy telefonicznej usłyszał od Donalda Trumpa, że wcześniej nie zapraszano go do USA, bo był traktowany tam jak czarna owca i na pocieszenie usłyszał, że Trumpa też tak traktowano. Orban liczy, że nowy przywódca USA, który dotychczas nie sprawował żadnego wywieralnego urzędu i nie ma doświadczenia politycznego, będzie prezydentem, który nie jest uwiązany ideologicznie i którego o wiele bardziej interesuje sukces, skuteczność i rezultaty niż polityczne teorie. Premier Węgier był jednym z nielicznych europejskich polityków, którzy entuzjastycznie przyjęli zwycięstwo Trumpa nad Hillary Clinton. Za chwilę jeszcze propoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12:40. Pogoda. Dziś deszcz na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodą z większymi bądź mniejszymi przejaźniami. W Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu 4, w Trójmieście, Łodzi 5, we Wrocławiu 6, a w Katowicach i Krakowie 7 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kolejnym warunkiem jest to, że musi być to firma, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziałów, a PZU Życie spełnia ten warunek.
Ponadto rzuca do Rady Nadzorczej rekomendował wczesny minister sprawiedliwości. A teraz na poważnie. Senator Marek Borowski jest moim i Państwa gościem, który właśnie rozkminia, jak mówi moja córka, o co chodzi z kwotą wolną od podatku. No to słucham. No to przeczytam wreszcie tutaj, coś jest na piśmie, co premier Morawiecki zapowiedział bardzo jeszcze tak nieprecyzyjnie i nie do końca, ale już coś się rysuje. No więc rzeczywiście tak, kwota wolna podnosi się do 6,5 tysiąca, ale dla osób, które nie zarabiają, no właśnie 6,5 tysiąca. To jest zwolnienie w ogóle. To jest praktycznie zwolnienie z podatku. Teraz dla następnej grupy do 11 tysięcy rocznie, czyli poniżej tysiąca miesięcznie, ta kwota wolna będzie płynnie spadać. Płynnie spadać z 6,5 do obecnej, czyli do 3 tysiące z kawałkiem. Czy jest taka dygresja? Jest taka dygresja, tak, czyli będą coraz mniej jakby korzystać na tym. Przy 11 tysiącach będą mieli stan obecny. Czyli to jakby 11 tysięcy rocznie, czyli poniżej tysiąca miesięcznie. Następnie od 11 tysięcy do 130 tysięcy rocznie, czyli mniej więcej do jakichś 11 tysięcy miesięcznie i nic się nie zmieni. Będzie dotychczasowa kwota, a powyżej 130 tysięcy nie ma kwoty wolnej od podatku. Ta kwota ma zniknąć, ale chyba też powinna płynnie znikać, bo inaczej może dojść do czegoś takiego, że ktoś to więcej zarabia od kogoś, kto jest tam o 1000 zł niżej, po odliczeniu podatku będzie miał mniej niż tamty, co nie może miał, to już jest szczegół. No i teraz jest pytanie oczywiście, kto na tym zyska, ile osób zyska, ile zyskają i tak dalej. To będzie wymagało szczegółowych obliczeń. Jeśli chodzi o koszty budżetowe tutaj, to moim zdaniem będą stosunkowo skromne. Znaczy zysk? Jednak koszty budżetowe. Koszty? Tak, bo nie wiem, czy będą zyski. Naprawdę. No to jest przecież de facto podwyżka podatku dla najlepiej zarabiających. Podwyżka jest tylko dla tych, którzy zarabiają według tej propozycji, co przeczytam. Powyżej 130 tysięcy rocznie. Ile ich jest? Takich, nie wiem, czy jest 1% czy 0,5% podatników, czyli gdzieś około 150 tysięcy może podatników tyle zarabia w Polsce. W związku z tym... No to rzeczywiście niewielki zysk. W związku z tym... Bo mało jest. Tak, oni by stracili gdzieś około 1000 zł rocznie, no czyli byłoby to 150 milionów zysku dla budżetu. Natomiast ci, którzy by zyskali na wyższe kwocie, no to jakby tutaj ich liczba nie jest do końca znana. Wicepremier mówi, że tak by to chcieli zrobić, żeby 3 miliony zyskały, tylko biorąc pod uwagę, że tam jest to płynne najpierw podniesienie, a potem płynne schodzenie z tej kwoty, więc wyliczenie jest dosyć trudne, ale saldo wydaje mi się, że to dla budżetu, no, wprawdzie ten budżet i tak jest napięty, ale to jest jeszcze rozwiązanie optymalne. Z tym, że ja chcę powiedzieć, że zarówno pan prezydent, jak i pani Szydło w kampanii mówili o podwyższeniu kwoty wolnej dla wszystkich. My mamy dzisiaj, ale tam do wszystkich czepia się bardzo tak samo 100-500 plus, też miało być za to od każdego dziecka. No, to jest czepiarstwo, panie senator. Oczywiście, no czepiarstwo, no, słucham, prawda, ale przyjmuję. Sesji w tym tygodniu olsztyńscy radni zadecydowali przyjąć uchwałę wstrzymującą pobieranie opłaty, by wzmocnić drobny miejski handel. O sprawie informuje portal olsztyn.com.pl i przenosimy się do Krakowa. Radni tamtejsi zwrócili się do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%. To pokłosie ostatniego zamieszania z liczbą koncesji. Gdy w życie wszedł ich mniejszy limit, protestowali restauratorzy, którzy stanęli u progu bankructwa. Radni limit
limity podnieśli, ale problem wróci w marcu. Zabezpieczamy się na przyszłość. Właściciele sklepów już czekają w kolejce na zezwolenie. Dla restauratorów limity zezwoleń wyczerpią się najpewniej na wiosnę, uważa radny Wojciech Krzysztonek. Konsultacje potrwają do 31 stycznia. Więcej na gazetakrakowska.pl. I przenosimy się do Częstochowy, a ta zbuduje system roweru miejskiego oparty początkowo na 150 jednośladach zadokowanych w 20 stacjach. Koordynatorzy projektu rozważają poszerzenie oferty o pojazdy specjalistyczne oraz udział partnerów prywatnych w systemie. Pomysłodawcy systemu zakładają, że w przyszłości system także prezydent będzie mógł być uzupełniony o kolejne stacje organizowane i sponsorowane przez instytucje oraz podmioty prywatne pod warunkiem pełnej kompatybilności. Bo mało psychologii, ale ich chciwości z drugiej strony byli powściągliwi, żeby tu nie leciała jakaś złodzi, kancelaria adwokacka, wesołowska, czy jaka tam. Początkowo przewidywaliśmy wyposażenie stąd mieszkanie, bo zmarł Janek Witek, mówię, ja też nie musiałam mieszkać. Ja na szczęście nie musiałam lecieć, tylko ja po prostu byłam na miejscu, a ten, kto jest na miejscu, to korzysta, bo nawet jak ktoś umiera, to jak mówią, że można zmarłą ręką zmarłego napisać testament, tak tu mówiła Zofia Maciąg, niemiecki tłumacz przysięgły. No to więc kto jest przy umarłym, to jeszcze ktoś korzysta, ale ta kancelaria adwokacka z Łodzi, a chciwa, to czego ona tutaj chciała? Przecież ona tu nic nie dostanie, ja tu jej nic nie dam, bo ja nie ustąpię, no dopóki jesteśmy, to jesteśmy. Potem zobaczymy, przecież pójdzie sprawa do sądu i termin wyznaczony. I zobaczymy, co tam będzie dalej. No. Tu Lipską wezwałam, babę, wiedźmę, ona będzie szalała w sądzie, ona powiedziała, że się nie da, no tam nie dokona żadnego samospalenia, ale powiedziała, że się nie da i po prostu wszystkie błędy wytknę. Ja to najpierw spółdzielni Sław, która po prostu utylizowała sprzątaczkę, bo powiedziała, tylko żeście kluczy nie dali, bo oni tu chcieli już wejść z zamki i te bolce wkładać i te druty. No słucham. W sprawach czysto politycznych prosiłbym o jak największe zachowanie obiektywizmu w sferze faktów, to znaczy, żeby je przedstawiać takimi, jakimi one były oraz w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły, powiedział prezydent. Jak zaznaczył, tylko wtedy adwokatura nie stawia się po żadnej ze stron sceny politycznej. Tylko wtedy będzie można powiedzieć, że adwokatura ocenia sytuację.